Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. FM. Dobry wieczór Państwu, jest 21.08. Karolina Głowacka, zapraszam na dzisiejszy wieczór Radia Tok FM. Wieczór realizuje Łukasz Kutyński, przygotował go Piotr Markiewicz. Dzisiaj Radiowa Akademia Nauk będzie o sukcesach. Na początek będzie pan dr Marcin Stolarski z Centrum Badań Kosmicznych, pan znany już Państwu, gdyż się u nas pojawił wtedy, kiedy raczył wygrać polski FameLab. No i z racji tego, że wygrał FameLab, czyli taki konkurs dla naukowców, żeby szybko, sprawnie i ciekawie opowiedzieli o jakiejś działce tego, czym się zajmują. Więc dr Stolarski wygrał, pojechał na finał i tam był w finale finału. Nie wygrał niestety, ale i tak należy się cieszyć z tego, że był w pierwszej dziesiątce. Opowie o tym, o tej przygodzie z FameLabem Państwu już za chwilę. A potem po 21.30 pan dr Piotr Słukowski z Uniwersytetu Warszawskiego, fizyk, który otrzymał prestiżowy grant naukowy przyznawany przez Europejską Radę do Spraw Badań na zrealizowanie swoich badań naukowych, otrzymał ponad 1 300 000 euro na 5 lat do wykorzystania. Czy to jest dużo pieniędzy na badania naukowe, czy mało? Czym będzie się zajmował pan doktor Słukowski? O tym około 21.30, bo się wydaje tyle pieniędzy, ale właśnie. Czy to faktycznie jest tak dużo pieniędzy? Po 22.00 Aleksander Dima będzie bohaterem programu Biosfera. Niezwykle barwna postać, to już teraz mogę Państwu powiedzieć, jeśli oczywiście ktoś tego wcześniej nie wiedział, a będzie opowiadał pan profesor Michał Komar. Po 23.00 uprzedzam, absolutna, zupełna zmiana klimatu, bo w klasykach dla grzeszników Jacek Dziduszko opowie o jednym z najbardziej kultowych filmów klasy B, Toksyczny mściciel. To jest film z 1985 roku. Słyszą Państwo, że się trochę śmieję, ale to dlatego, że ten film jest po prostu warty obejrzenia w momencie, kiedy mamy dobry humor. Więc polecam już teraz i polecam już teraz tę rozmowę. Teraz jest 21.10 i za chwilę dr Marcin Stolarski. Wieczór Radia Tok FM. Radiowa Akademia Nauk. I zgodnie z obietnicą pan dr Marcin Stolarski z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Zwycięzca polskiej edycji FameLab, czyli konkursu dla naukowców, którzy mają w przystępny sposób opowiedzieć o interesującym ich temacie. Pojechał pan do Londynu? Nie, to nie, nie był Londyn, to było... Nie wypowiem chyba dobrze tej nazwy, ale niewiele osób chyba potrafi ją poza Anglikami. To jest chyba Chelsea-town, coś takiego. Generalnie, jak pamiętam, to było Chelsea i potem coś zjadali. Okay. Między zębami. No i co? I, przepraszam bardzo, ale dlaczego pan nie zwyciężył? Tylko Irlandczyk? No, więc... nie było łatwo. Było 21 z nas tam, facetów i dziewczyn z różnych stron świata. A naprawdę z różnych, od właśnie tutaj Europy, po Afrykę Południową, po Hongkong. Zrobiono najpierw, ponieważ było nas 21 i to było za dużo, żeby w finale zrobić, po prostu wszystkich przesłuchać, więc zrobiono takie półfinały, dwa półfinały, po prostu wzięli do jednego dziesiątkę, do drugiego jedenastkę. No i z takiego półfinału udało mi się przejść właśnie do tej czołowej dziesiątki. Wszystkim się bardzo moja prezentacja podobała, była taka żywiołowa. Dużo, prawie że wybuchy tam robiłem, jakieś strzały i tak dalej.
I nawet jak koledzy po prostu tam żeśmy rozmawiali między sobą, to ta moja była, uchodziła właśnie z jedną z tych, która może wygrać. Bukmacherzy stawiali. Tak, dokładnie. Właśnie, że moja była ciekawa. Była ciekawa właśnie takiego, bo ja mówiłem o tym, o małych tranzystorkach, które to możemy... zaraz pan wyjaśni. Dobra, to o tym powiem. Była jeszcze taka prezentacja właśnie z Hongkongu, która mówiła o przenoszeniu raka za pomocą pocałunku. Chyba drugie tak? miejsce. Nie, ona, znaczy ona zajęła ex aequo w głosowaniu fejmlaberów poprzednich. Okay. Niestety kolega miał trochę spalony temat, ponieważ, nie wiem, w tydzień wcześniej chyba pan Douglas mówił właśnie, że w ten sposób zarobił rakiem, prawda? I więc temat był ogólnie znany w telewizji. Wygrała prezentacja Irlandczyka, który takim spokojnym, hamletowskim głosem mówił o żabkach, które żyją, a potem zamarzają tak, że nawet serce im wstrzymuje się na pewien czas, potem parę tygodni, a potem znów z tego zamrożenia wracają do żywych ludzi tutaj i otaczając. No i on był, to był taki Hamlet z takim spokojnym, takim wielkim patosem po prostu. I to nie był grany patos, bo on jak gdzieś szedł obok i też się ktoś mówił, to on też mówił, hej. Taki, on taki był właśnie taki flegmatyk. No i najwyraźniej tego dnia Anglikom się po prostu najbardziej podobał właśnie taki flegmatyczny styl. Ja nie lubię trochę takiego stylu, bo w Polsce mamy... No zaraz będzie, że zazdrość. Nie, to nie jest zazdrość. No, już mi zazdrość przeszła. Już jest tydzień po. Natomiast w Polsce mamy tyle patosu. No, przy wszystkich imprezach, nawet jak mamy wesołe imprezy, to zawsze gdzieś tam jakiś ktoś patos, jakieś musi przemówienie powiedzieć. Ja wolę właśnie, żeby było coś żywego, wesołego, może być jakiś wybuch. Oczywiście, żeby to nie był cyrk, ale lubię takie właśnie żywiołowe te prezentacje. No i akurat tego dnia im tam nie podpasowało, no. Może za rok, w zeszłym roku właśnie taka żywiołowa wygrała, właśnie, a Monika zajęła właśnie drugie miejsce z taką właśnie takim spokojnym. W tym roku było odwrotnie, no więc to jest po prostu... No mówię, byliśmy wszystkie te w takiej top piątce, uważam, że wszystkie się różniły powiedzmy o włos i akurat tego dnia ten włos był po stronie Irlandczyka. Monika, czyli Monika Koperska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w zeszłym roku drugie miejsce zajęła i zdobyła nagrodę publiczności. A pan mówił o tranzystorkach i taką uroczą koszulkę ma pan teraz na sobie, no, można ją zobaczyć na Facebooku. Tak, mam takie. Naszym też. Po angielsku mam Danger High Voltage. Znaczy po polsku to będzie znaczyło uwaga, wysokie napięcie, bo opowiadałem o tym, że w świecie otaczającym nas wszędzie mamy małe tranzystorki, są tak małe, że ich nawet nie widać, a jak zdejmujemy na przykład nasze plastikowe ubrania, to często widzimy, jak przeskakują takie iskierki. Teraz sobie pomyślmy, jeśli iskierki widzimy, a tranzystorków nie widzimy, to znaczy, że ta iskierka do takiego małego tranzystorka jest jak grom z jasnego nieba. I nie ma szans z taką iskierką. No i właśnie opowiadałem, co trzeba robić, co ja robię w laboratorium. Właśnie ubieram specjalny strój ochronny, który pozwala ochronić, właśnie zamknąć jakby te ładunki w tym stroju. No i też dawałem takie rady, co zrobić ludzie, co mogą robić zwykli ludzie w domu, kiedy takich strojów nie mają. No i była propozycja z jednej strony, że po pierwsze mogą się dotknąć do metalowej obudowy, żeby rozładować trochę swoje ciało, ale zasugerowałem, że ponieważ nasze ubrania też jeszcze mogą coś tam, ponieważ są izolatorami, mogą zostawić jakieś takie małe ładunki, to najlepiej zrzucić ubranie i naprawiać te komputery nago. I to jest piękne słowo, wszyscy się w tym momencie, pamiętam, roześmiali. No, a to naprawdę ciężko jest Anglików tak roześmiać, bo to jest, mają zupełnie trochę inny humor niż Polacy. Czyli informatyk zastąpi erotyczną wizję hydraulika. No i wzywamy informatyka, przepraszam panią bardzo, ale no to dla dobra tranzystorków. Ale no tak serio, to rozbierając się możemy zniszczyć tranzystor w naszym komputerze? Tak, tak. Jakoś mi się nie przydarzyło. A często pani wymienia karty graficzne w swoim komputerze? Nie. Jeszcze chyba nie. Natomiast ja pamiętam w młodości, jak składałem swój komputer kiedyś tam, robiłem kolejną aktualizację sprzętu, no i wyjmując właśnie jedną kartę graficzną, wkładając drugą, uszkodziłem tą kartę graficzną, bo właśnie nikt mi wcześniej nie powiedział, że te ładunki są niebezpieczne. Jak, co ciekawe, jak powiedziałem o tym, zrobiłem tą prezentację właśnie tam w Anglii, to ona już była wtedy znana już na tu półfinałach, to ilość osób do mnie przyszło i mówi, słuchaj, kurna, miałem dokładnie takie znaczenie. Popsułem sobie właśnie komputer w ten sposób, bo mi nikt nie powiedział. I wielu ludzi
moja prezentacja była taka o tyle fajna, że oprócz tego, że pokazywała kawałek nauki, to dawała ludziom informacje, jak mogą tą naukę wykorzystać na co dzień. Nie, że tylko to jest taka, taka informacja do baru, nie, że wiesz, przy piwie, nie? To czytałem ostatnio, że czarne dziury pozwalają zrobić takie przejście do innego wszechświata, nie? To ciekawe. Nie, moja wiedza, która była przekazywana tutaj, to było tak, że... Ja zobacz... się nie zgadzam na taki Moja wiedza pokazywała właśnie, jakie technologie używam w laboratorium i jak te technologie można użyć w domu, jak ochronić je na co dzień. A nasze komórki też są w niebezpieczeństwie? Nasze komórki nie są aż tak w takim dużym niebezpieczeństwie, ponieważ... jakby to powiedzieć, w naszym organizmie nasze komórki są połączone szeregowo, od stóp do końca ręki, wszystkie komórki są połączone szeregowo, więc jeżeli nawet jest ten ładunek, taka iskierka pojawia, to wysokie napięcie się rozkłada na bardzo dużą ilość komórek. Natomiast tranzystory, one zwykle pracują przy napięciach rzędu tam 5 V, to są bardzo małe, niskie napięcia, nawet mniejsze w tej chwili, około 1 V. I w takich układach scalonych wszędzie jest prowadzone są ścieżki, także że te tranzystory nie są w takich szeregach, tylko one są połączone równolegle. I to powoduje, że dla nich nawet ta jedna iskierka uderza od razu w cały taki szereg bokiem tych tranzystorów i one ulegają uszkodzeniu. A dodatkowo jeszcze jedna rzecz jest taka, że nawet jeżeli byśmy taką iskrą sobie uszkodzili parę komórek na końcu palca, bo to się może zdarzyć, to nasz organizm szybko je sobie odbuduje i postawi nowe, a komputer nie. A no właśnie, państwo tego nie widzą, ale pan doktor Marcin Stolarski bez przerwy się uśmiecha, kiedy opowiada o tych tranzystorkach. Wyjątkowo można sobie podejrzeć ten radosny uśmiech naukowca na Facebooku. Jest takie piękne zdjęcie. Ja to mówię, że pana gdybym doktor nie miał uszu, to by mi głowa odpadła od uśmiechu. Tak sobie myślę, że takie konkursy jak FameLab, no bo wygrał pan... Irlandczyk, Fergus. Tak, Fergus McLife z University College w Cork, ale tam też był ktoś z Hongkongu, była pani z Chorwacji. Ja lubię myśleć o nauce jako o takim najbardziej pokojowej, mimo bomby atomowej, ale jednak dziedzinie życia, no bo teraz ta nauka jest już na takim poziomie, że przepraszam bardzo, może tylko Chińczycy są w stanie sami ze sobą siedzieć i coś tam wytworzyć, ale tak naprawdę to, żeby skonstruować coś naprawdę ważnego i wartościowego i czegoś się dowiedzieć, no to przecież musicie współpracować. Jest tak, że jest niby bardzo dużo naukowców na świecie, ale jeśli każdy naukowiec zajmuje się często bardzo wąską dziedziną. I jak zaczynamy szukać znajomych, którzy się zajmują dokładnie tą bardzo wąską dziedziną, to często się okazuje, że tych naukowców w tej wąskiej dziedzinie jest na przykład 5 na całym świecie, 10 czasami, no może czasami więcej. I żeby coś sensownego zrobić, jakiś projekt, to trzeba wszystkich ich zebrać w jedno miejsce, prawda? Czy więc jeżeli są jakieś wyjazdy, spotkania, to naukowcy bardzo dużo podróżują po świecie. No ja już zwiedziłem, nie wiem, od Japonii byłem, chyba taka pierwsza taka długa wycieczka daleka gdzieś, w Stanach Zjednoczonych byłem, w Kanadzie byłem, tutaj całą Europę tutaj to już prawie, że przemaszerowałem. I to nie, że... To tak a propos finansowania nauki. Tak? Tak, ale to nie jest tak, że... Ja pamiętam, że pierwsze moje wyjazdy takie naukowe, jeszcze jak byłem studentem, no to budżety mieliśmy potwornie niskie. No to to, co zrobiłem, pamiętam, że pojechaliśmy tak, znaczy ja pojechałem chyba z żoną wtedy samochodem do Amsterdamu, właśnie jakimś Seychentu, żeśmy się tam jechali w jeden dzień, po prostu 1200 kilometrów, pamiętam, 18 godzin za kółkiem. Koledzy pojechali autobusami tam na to miejsce. Na miejscu żeśmy sobie spaliśmy w namiotach, prawda, na kempingu, bo nie stać było nas $20 za hotel, więc wodziliśmy chyba tam za $5 był wtedy, czy tam euro był kemping. Pamiętam, że jak żeśmy przygotowali prezentację, to nawet nie mieliśmy normalnego stołu, więc żeśmy na tym kempingu na desce do prasowania, żeśmy kładli laptopa i tam żeśmy przygotowali prezentację, by następnego dnia iść właśnie do Centrum Kosmicznego i tam robić prezentację, pokazywać jaką mamy wielką naukę i tak dalej, i tak dalej. Ale to powoduje, że na pewno Polacy mają, tak, są bardzo, bardzo tacy uniwersalni, że potem jak polscy studenci gdzieś tam wszli w jakieś projekty te naukowe właśnie, na przykład w Holandii, pod Amsterdam jest takie, jest miejscowość Noordwijk i tam jest takie centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie się testuje i buduje satelity.
No to ja uważam, że jeden polski student był warty tyle, co 5 studentów innych krajów, bo on potrafił zrobić bardzo dużo, nie mając żadnego sprzętu po prostu. Jak nie miał sprzętu, zaraz sobie coś tu wykombinował, coś zbudował, tutaj sobie coś zaprojektował i nie było potrzeby. Jak nie miał gdzie spać, to spał na podłodze, prawda, i się w ogóle tym nie przejmował. Chyba jak historia z ekipą, której łazik został zgubiony przez kurierę. Tak, no przecież, no każda tam inna ekipa by powiedziała, zabrali nam i koniec. I po prostu ręce im opadły, prawda. Amerykanie by proces wytoczyli. A, co, w ogóle. Natomiast Polacy co? Polacy od razu wzięli, tu coś pozbierali, tu coś pokombinowali, zdobywali. No nie zadziałał im ten łazik, ale kurna, po prostu wszyscy jak spojrzeli dookoła, to mówi, dostali od razu nagrodę za to innowacyjnie, że oni w ciągu paru dni byli w stanie się odbudować i w ogóle po coś pokazać, przejść pierwszy etap, nie przeszli drugiego etapu, więc to jest niesamowite. No i to ja generalnie mówię, że w Polsce mamy to nowe pokolenie tu z tych studentów, które to się robi. Tak wszyscy mówią, że ta nowa, że nasza młodzież jest taka okropna i na niczym nie zależy. A właśnie Polska to właśnie tutaj młodzież w tej chwili, która studiuje, ona ma taką bardzo dużą innowacyjność i oni potrafią naprawdę bardzo dużo zdziałać. No. A zwycięzca polskiej edycji FameLab, jakie ma plany na przyszłość? Bo muszą państwo wiedzieć, że to jest człowiek, który macza palce w naszych satelitach Bright. No tak, satelity Bright to na co dzień mnie tam zatrudniają, można powiedzieć, i zużywają sporo czasu. Teraz niedługo, w tej chwili jest składany, jeden jeszcze jest złożony, drugi jest właśnie w tej chwili w trakcie składania. Niedługo być może ten pierwszy będzie startował, bo albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego roku. No ja dla odmiany już tutaj rozwijam, próbuję, właśnie taki mam kolejny projekt do budowania, ponieważ moja specjalizacja jest systemy komunikacji, więc zajmuję się w tej chwili taki projekt zbudowania nowego łącza takiego, żeby przyspieszyć komunikację z małymi satelitami, używając zamiast specjalnych elementów, to symulując część tych elementów za pomocą programów komputerowych, które je symulują. To się nazywa radio programowalne bądź software defined radio po angielsku. W wolnym czasie rozwijam swój kanał na YouTubie i już tylko jak tylko wróciłem z FameLabu, to zaraz tam w weekend złożyłem materiał z takiego tej noc robotów, która była w PRP-ie, gdzie ludzie potrafili w deszczu stać przez godzinę albo dwie w kolejce, żeby się dostać do środka, żeby zobaczyć roboty i nawet nie byli nieszczęśliwi, że musieli stać, tylko oni po prostu byli ciekawi, co tam zobaczą te roboty i w ogóle było fajnie. Piękna sprawa, a już kolejne jakieś odcinki czekają. Teraz najbliższą sobotę planuję skoczyć na stadion 10-lecia. Tak, to jest teraz stadion narodowy się nazywa, kiedyś tak. Na 10-lecia. Tak. Gdzie będzie piknik naukowy i też tam zaraz będę jakiś odcinek pewnie Marlabu kręcił. Mam kolejne pomysły na kolejne jakieś takie zrobienie takich serii filmików na YouTubie, co się będzie nazywało Doświadczalnia, żeby żaden Anglik tego nie był w stanie wypowiedzieć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jeśli chodzi o karierę międzynarodową. Dajmy sobie spokój z karierą międzynarodową. Nie, to nie jest tak. To, że ja zauważam już, ja już mam taki taki poziom, mam poczucie już takiej znajomości, że ludzie sami mnie znajdują. Jeżeli pojawia się projekt, prawda, to mówię, no w danych tematyce tych ludzi jest 5-10 na całym świecie, więc my się musimy gdzieś tam na jakichś grupach znaleźć. Musimy dużo wrzucać informacji o sobie do internetu, nie wiem, na stronach, na jakichś publikacjach, tak dalej, żeby właśnie można było się gdzieś tam kojarzyć, albo też propagować swoją wiedzę wśród znajomych, żeby inni znajomy potem mógł gdzieś słuchać, a ja widziałem takiego gościa gdzieś tam. Będzie to taki projekt właśnie budowania takich sieci stacji naziemnych. To się teraz nazywa GENSO, bo to jest w oparciu o systemy radioamatorskie do obsługiwania małych takich satelitów studenckich i uniwersyteckich. No i było to ciekawostką z to, że jak w Europie powstał taki projekt, czy tam najpierw w Stanach, trochę w Europie, żeśmy się zaczęli to rozwijać, jak żeśmy zaczęli publikować pierwsze materiały, to nagle się zgłosili Japończycy i powiedzieli, że oni to tak już tak od 5 lat takie coś projektują, tylko problem polega na tym, że oni to publikowali po japońsku. Nikt nie wiedział, że oni to robią. Ale jak tylko się po prostu pojawiło to po angielsku, to oni zaczęli te swoje materiały tłumaczyć i ja mówię, no to żeście już połowę roboty zrobili, prawda, to teraz i się ze sobą wszystkie projekty były połączone. I za chwilkę właśnie było tak, że właśnie to była moja jedna podróż do Japonii, właśnie żeby tam się z nimi dowiedzieć. Potem oni przyjechali tutaj do Europy. Kolejny wyjazd był gdzieś tam właśnie gdzieś do Stanów, bo tam było kolejne miejsce, takie centrum,
centrum, gdzie się zajmowali tym. No i świat się kręci. No. A jak pan był studentem, to wcale się pan astronomią zajmować nie chciał. Przecież. Astronomią? Nie. Astronomia... nawet byłem nawet kiedyś na studiach astronomicznych, wyleciałem ze studiów inżynierskich, tak. A, czyli początki kariery nie były takie proste. Och, nie. Już pamiętam, że w podstawówce moja pani od polskiego powiedziała, że w porywach skończę zawodówkę. Ale to nauczyciele z podstawówek i liceów naprawdę, pozdrawiam wszystkich z całym szacunkiem, ale mają taką zdolność do pudłowania, jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości swoich uczniów. Ja myślę, że ja zauważam jedną rzecz, jeżeli chodzi o, przynajmniej jeżeli chodzi o moich kolegów tutaj budujących satelity. Zwykle to są osoby, które mają duże problemy na studiach. Mało mam kolegów, którzy, nie wiem, nie wylatywali z tych z uczelni, prawda? Ja już mam dwa razy wyleciałem z uczelni, zanim udało mi się skończyć. Ale to nie dlatego, że oni się nie chcą uczyć, tylko oni dlatego, że oni się skupiają na bardzo wąskich dziedzinach i wszystko inne przestaje ich interesować. No a system jest system po prostu. Pan się nie uczy, to system uczelniany nie martwi się o to, że studenta trzeba nauczyć, bo pewnie jest coś tam nie po porządku, tylko po prostu niespełnione warunki. Wylatuje się z systemu i koniec. Tak, ale ja nawiązuję do tego, że pan się wybrał do Tak, wiem, do czego pani nawiązuje, bo mówiliśmy tutaj jeszcze przed, zanim weszliśmy na antenę. No tak, bo byłem tak jak większość polskich studentów, marzenia marzeniami, ale rzeczywistość rzeczywistością, prawda, i każdy po prostu liczy pieniądze po prostu, bo jakoś trzeba się utrzymać. No i pamiętam, że jak jeszcze byłem na studiach, nie pamiętam, czy to był inżynierski, czy magisterski, i tam były takie odwiedziny Centrum Badań Kosmicznych. No jak wchodziłem do tego Centrum Badań Kosmicznych, to było, nie wiem, z lat temu 10, czyli może tam, 15. Teraz tam, gdzie pracuję, no to był po prostu żal, jak się patrzyło na tych naukowców, bo oni z jednej strony mieli urządzenia, to były za koszmarne pieniądze, to były w ogóle niewyobrażalne pieniądze. Ja pamiętam, jak ktoś mi powiedział, że tam jeden komputer, to same elementy kosztowały chyba 800 tysięcy euro części, żeby go zbudować. A z drugiej strony ci naukowcy żyli w takiej bidzie, że musieli czasem, już nawet kiedyś dopytywałem się, jak to było jeszcze za czasów komuny, jak to było, to w ogóle chodziło, że oni musieli z jednej strony budować satelity, a z drugiej strony musieli telegazety montować w telewizorach, żeby się utrzymać w ogóle i mieć pieniądze, żeby rodzinę utrzymać. No po prostu jakiś koszmar. Więc mówiłem, nie, Centrum Badań Kosmicznych to absolutnie nie jest miejsce, gdzie wybij sobie, Marcin, to w ogóle z głowy, prawda, bo to ja wiem, że to jest fajne, ale żona cię rzuci, prawda, zostaniesz samotnikiem, będziesz żył w celi, bracie i koniec. Więc miałem być informatykiem, bo to był wtedy modny temat, a jeszcze sieciowcem, jak jestem łącznościowcem, to sieci komputerowe to też był taki fajny temat, więc i też to był taki topowy, to wtedy się internet rozwijał, no to był mój kierunek. I pamiętam, że się pojawiła taka kartka wyrwana z zeszytu, umieszczona na takiej tablicy ogłoszeń na Politechnice. Jeśli chcesz zbudować satelitę, wyślij do mnie maila. Skromny tekst, ale zaraźliwy. Bo się okazało, że po wysłaniu tego maila było spotkanie i na tym spotkaniu, ale o tym to opowiem może za chwilkę. Nie będziemy za chwilkę, niestety, bo już trzeba ustąpić miejsce. Tak, my się rozgadaliśmy. No, tak. Więc szybko puenta. No dobrze, no w takim razie najpierw pojawił się pierwsze jakieś zachęty do tego, żeby stworzyć jakieś takie studenckie koło, aby zacząć budować satelity. Potem musiałem przedłużyć swoje studia, bo jak zacząłem studiować, to stwierdziłem, że to jest całkiem fajne. Zaczęliśmy wjeżdżać do Europejskiej Agencji Kosmicznej, mimo że jeszcze Polska nie była w Europejskiej Agencji Kosmicznej. I wtedy myślałem, żeby pojechać tam, w ogóle wyrwać się z tego kraju, prawda, bo tam był wielki świat i w ogóle i wspaniale. A po pewnym czasie Polska zaczęła się bardzo szybko rozwijać w tym temacie i teraz inżynierowie siedzą u nas w Centrum Badań Kosmicznych i w innych firmach, dostają czasami propozycje pojechania za granicę, a mówią, nie, tu jest fajnie, pieniądze nie są wcale najgorsze, a patrzenie, jak to wszystko pięknie rośnie, jest niesamowite. Miło słuchać, w ogóle się tak zwana Polska kosmiczna rozwija. Bardzo się poważnie, rozwija. Ale to może o tym następnym razem, bo z Radiem Tok FM, jak państwo słyszą, w Radiu Tok FM też czas mija bardzo szybko, już
pan doktor Piotr Sułkowski czeka, widziałam za szybą, jak przemknął, więc... Na pewno coś powie o ściskaniu czasu, prawda, i tym podobnym, na pewno coś z tym będzie. A my wszyscy postaramy się to zrozumieć. Bardzo dziękuję, pan doktor Marcin Stolarski, zwycięzca polskiej edycji FameLab. Pan doktor Marcin Stolarski pracuje w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz był ścisłym finalistą międzynarodowego konkursu naukowego FameLab, a już za chwilę pan doktor Piotr Sułkowski opowie o swoim prestiżowym grancie, który świeżo co uzyskał. Radiowa Akademia Nauk.